Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Szał na gigantyczne podkładki pod myszkę trwa i dzisiaj będzie kolejny test takiej podkładki w rozmiarze XXL. Tym razem nie drogiej, ale świetnie wykonanej od znanej firmy Genesis. Kiedyś nazywał się to Natek Genesis, teraz już jest samo Genesis. Podkładka nazywa się M12 Maxi. Za chwilkę dokładnie obejrzymy, powiem Wam jakie są cechy i przetestujemy tą podkładkę z myszkami optycznymi, jak i laserowymi i potraktujemy wodą. Pamiętajcie, ceny w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy recenzję. Zapraszam. Tak więc przed nami podkładka Genesis M12 Maxi Mousepad. Podkładka o wymiarach 900 mm szerokości, 450 wysokości i grubości 2,5 mm. Podkładka z bardzo solidną bazą gumową, przyklejona do podłoża, także się nie ruszy. Mamy też, moi drodzy, obszywane brzegi, co świetnie zabezpiecza przed zniszczeniem tych brzegów. Tak wygląda podkładka w całości. Naprawdę spora. Mamy logo Genesis w prawym górnym rogu, już nie Natek Genesis, a samo Genesis. Firmy jakby się rozłączyły, więc teraz używamy tylko nazwy Genesis. Podkładka jest na tyle duża, że będzie tutaj klawiatura, myszka, jeszcze zostanie miejsca. Jest też wysoka, więc bardzo dobrze. Do powierzchni według mnie jest to bardziej podkładka typu Speed, chociaż nie jest też aż tak niesamowicie szybka jak niektóre typowe Speedy. Więc sprawdzimy ją sobie dzisiaj za pomocą dwóch myszek. Będzie to myszka z sensorem optycznym Cougar 550M. Jest tu sensor Avago 3988. Bardzo dobry, precyzyjny optyk. Oraz CM Storm Havok laserowy sensor Avago 9800. Dobrze, moi drodzy, będziemy sprawdzać. Uruchamiamy Painta. OK. Bierzemy na początek myszkę z sensorem optycznym. Tutaj nie powinno być żadnego problemu. No naprawdę fajnie. Kursor porusza się tam, gdzie tego chcemy. Jest precyzja. A jednocześnie jest też szybkość. Zobaczcie, jeśli chodzi o ślizgacze, to myszka porusza się naprawdę szybko. Naprawdę ten ruch jest płynny, niezły. A teraz bierzemy laserówkę, czyli CM Storm Havok z Avago 9800. No, powiem Wam, że też jest naprawdę dobrze. Nie ma żadnego problemu z sensorem laserowym tutaj. Naprawdę, żadnego problemu. Tak więc podkładka faktycznie współpracuje i z sensorami optycznymi, i laserowymi bez żadnego problemu. Moi drodzy, jak widzicie, podkładka ta jest na tyle duża, że jest sporo miejsca dla myszki. Wejdzie też nawet duża klawiatura. Możemy też gdzieś tam na górze upchnąć to jak na słuchawki. Wejdzie też podstawka pod monitor i to wszystko sprawdza się naprawdę świetnie. A teraz test na wodoodporność. Zobaczymy, jak się zachowuje woda. Producent podał, że jest to podkładka wodoodporna, więc zobaczmy. A, faktycznie. Zobaczcie, troszeczkę tutaj chyba tej wody się wpiło, ale niedużo. Zobaczcie, jak zachowuje się woda. Ona tworzy się, formuje w takie skupiska. Próbujemy to teraz osuszyć. A najpierw jeszcze zobaczymy, czy wsiąka. Powiem Wam, że nie wsiąka. Można się tym bawić. Zobaczcie. Całkiem fajna zabawa, ale w każdym razie wodoodporność... O! Zobaczcie, sama się skraca. Wodoodporność faktycznie jest. O, bardzo ładnie te ręczniczki można zebrać. Chociaż polecam szmatkę z mikrofibry. O, zobaczcie w ogóle, co się dzieje. Haha, można się tym bawić. Polecam szmatkę, ponieważ jak będziemy trzeć papierem, to zostawia nam paprochy po prostu. Więc podkładka wodoodporna, jak się wleje herbata, cola, woda, to nie będzie problemu. Z kawą trochę gorzej, bo trzeba jeszcze usunąć fusy, więc też jest do zrobienia, ale zobaczcie, chwila, moment i praktycznie nie ma śladu, że było moczone. Też powiem Wam, że praktycznie jest sucha, więc rewelacja. Dobrze, moi drodzy, podsumowując króciutko, podkładka duża, świetnie wykonana, obszywane brzegi, atrakcyjna cena, moim zdaniem hit. Naprawdę ze swojej strony mogę polecić, jak widzicie, współpraca z myszkami laserowymi
jak i optycznymi, odbywa się tutaj na bardzo wysokim poziomie. Tak więc kolejny udany produkt w dobrej cenie od firmy Genesis. Mogę ją spokojnie polecić. Na dzisiaj to na tyle. Pamiętajcie, ceny macie w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się spodobał, przydał, polecajcie kanał znajomym, subskrybujcie go. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!